Pierwszy kościół w tym miejscu wybudowano w 1521 roku. Istniejąca dzisiaj świątynia drewniana została wzniesiona w 1746 roku i jest najstarszym zabytkiem Tomaszowa. Jest to kościół o konstrukcji zrębowej z dobudowaną później murowaną sakrystią. Reprezentuje styl polskiego baroku ludowego. W środku obejrzeć można płaskie stropy z fasetami oraz wsparty na dwóch kolumnach chór. Obok stoi murowana dzwonnica z początku XX wieku. W 1985 roku tuż obok powstał nowy kościół murowany, który pełni dziś rolę parafii. Pod koniec 2013 roku parafia wraz ze Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym dla Białobrzegów i Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim złożyła wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie na remont drewnianej świątyni. Od lat był nieużywany i popadał w ruinę. Początkowo pieniędzy nie przyznano. Jednak po odwołaniu się od decyzji wniosek rozpatrzono pozytywnie. Otrzymano 300 tysięcy złotych, odliczono na 500 tysięcy złotych. Zaplanowano remont konstrukcji ścian, dachu, wieżyczki, renowację stolarki, wzmocnienie fundamentów i izolację przeciwwilgociową. W listopadzie 2014 roku zakończono pierwszy etap remontu. Przede wszystkim ułożono nową wierzbę dachową i strop. Dach pokryto podwójnym modrzewiowym gontem łupanym. Zrobiono nową wieżyczkę i obłożono ją blachą miedzianą. Stare deski pokrywające ściany wymieniono na jasne z drzewa świerkowego. Zaizolowano kościółek przed wilgocią i założono nowe rynny. W 2016 roku ponownie starano się o dofinansowanie, jednak parafia go nie otrzymała.